Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo dzisiaj porozmawiam sobie o Eurowizji, o tym, co było i opowiem Wam moje zdanie tak już pokrótce. Oczywiście jest moja reakcja na to, co tam się wydarzyło, jak właśnie punktacja, którą aktualnie widzicie na ekranie i tak dalej, i tak dalej. Wypuściłem to tylko dlatego, żeby coś było na ekranie, coś się zmieniało, ale ogólnie pogadam troszkę. Na moim kanale jest coś takiego jak Rozdawajka, czyli program, w którym rozdaję co tydzień karty podarunkowe o wartości 150 zł oraz gry do wartości 159 zł i sami sobie to wybieracie. Wystarczy wasz komentarz i nawet nie musicie być moimi subskrybentami. Wystarczy, że wejdziecie na mój kanał, wejdziecie w playlisty, znajdziecie playlistę Rozdawajka i tam automatycznie powinno was przenieść do najnowszej rozdawajki, a tam wyjaśnię już zasady tego całego konkursu. O co chodzi? Ogólnie uważam, że Loreen wygrała słusznie, ponieważ to jest mój wybór taki wewnętrzny, jednakże jeżeli miałbym spojrzeć z drugiej strony, no to uważam, że powinno wygrać te cza-cza-cza, ponieważ ludzie go bardziej wybrali i to naprawdę dwukrotna niemalże suma punktów od ludzi jest większa, więc uważam, że Loreen nie powinna wygrać. Osobiście uważam, że powinna, że słusznie wygrała, bo jej występ po prostu dla mnie jest o wiele, wiele lepszy i piosenka jest o wiele, wiele lepsza. Ale te cza-cza-cza wybrało ludzie i tak powinno wyglądać w ogóle ta cała Eurowizja. Z racji tego, że 50-50 jest, to uważam w ogóle całą Eurowizję za to, że po prostu jest to moc... No to można łatwo ustawić po prostu. To jest łatwo do ustawienia. Kraje mogą się ze sobą tam, wiecie, zgrywać i tak dalej. Mogą sobie punktować, tak jak na przykład Polska daje multum punktów Ukrainie Kiwie za co, jak ta piosenka nawet nie ma, jak no nic ta piosenka nie ma. No ale wiecie, no nie mnie oceniasz tak naprawdę, no ale z drugiej strony jakby nie patrzeć, to rzeczywiście całe te, że te wszyscy próbują wspierać tą Ukrainę. Dla mnie to jest głupota, osobiście uważam. Nie wsparcie Ukrainy ogólnokowo, jako tam militarnie i tak dalej, finansowo, tylko wsparcie takie. To jest konkurs piosenki, mamy wybrać najlepszy głos, najlepsze show, najlepszy emocjonalny występ i tak dalej, a wciskają nam polityczność. Więc ogólnie uważam, że Eurowizja jest dosyć słabym przedsięwzięciem dla mnie. Niski poziom był okropnie moim zdaniem, przynajmniej w tym roku. No i teraz trochę pogadamy o Blance, tak? Blanka moim zdaniem wypadła dużo lepiej niż u nas. Z racji tego, że tam po prostu było bardziej profesjonalne, ale uważam osobiście też, że jej występ był jakby ona dośpiewywała, a nie śpiewała. Jakby cały czas słyszałem piosenkę solo nagraną w studiu, a ona tylko dośpiewywała słowa. Czasami nawet nie zgrywały się usta z tym, co śpiewała, więc jest to słabe. Jej występ też moim zdaniem był lepszy oczywiście, ale denerwowały mnie te różne wstawki, które były po prostu dla mnie bez sensu. To, że ona się pojawiła na ekranie przy tancerzach, bardzo dużo tancerzy pokazywali, nie ją. Jej taniec, jej solówka została praktycznie zasłonięta, co było dla mnie troszeczkę głupie, bo jak teraz mamy na ekranie, to ona miała gigantycznie zajebistą po prostu solówkę, gdzie ona po prostu tańczyła i zmiażdżyła, by po prostu Blankę, tą swoją solówkę. No nie oszukujmy się, moim zdaniem Blanka nie umie tańczyć, a jej nie umie śpiewać, więc jej talent nie jest tak wybitny. I uważam, że i tak nie powinna po prostu nawet występować tutaj w Eurowizji, ale już sam fakt tego, że cała Eurowizja dla mnie jest po prostu słaba, jak dla mnie. Oczywiście to dla mnie, to moje odczucie. Przepraszam, jeżeli was obraziłem, jeżeli jesteście fanami Eurowizji i tak dalej, ale uważam ten rok za po prostu totalnie słaby. Uważam, że Finlandia, tak? Dobrze mówię? To była Finlandia. No te cza-cza-cza ogólnie. Powinno wygrać, no bo z racji tego, że... No jakby nie patrzeć, ludzie go wybrali, tak? I to jest po prostu dla mnie idiotyczne, że jest 50 na 50, że jury wybiera połowę. Idiotyczne to jest moim zdaniem, bo to za dużo można by oszukiwać. Co jeszcze? Co ja mogę powiedzieć? No ogólnie całe Eurowizje tam były dosłownie nie ma... No kurczę, tam dobre piosenki trafiały naprawdę nisko. W ogóle ja byłem zszokowany wręcz, że naprawdę dobre piosenki, świetne głosy i tak dalej dostawały na przykład, nie wiem, 12-10 punktów od publiczności i Blanka dostała 90, takie... Co? No ale co, no nie mnie jest oceniać. Najwyraźniej bardzo dużo ludziom, wielu ludziom się podobała ta piosenka. No ale to tak jak cza-cza-cza, w ogóle mi nie podchodzi.
a jednocześnie ludziom mega się podobało. No ale co trzeba iść za tłumem w tym momencie, tak? To jest konkurs, ludzie powinni to wybierać, więc moim zdaniem Cha-Cha-Cha powinno wygrać. Ale osobistym zdaniem cieszę się, że wygrała Loreen, bo uważam, że jej występ był fenomenalny. I tyle. Mocno się rozczarowałem Mołdawią z racji tego, że naprawdę bardzo nisko ją dali, a dla mnie na przykład całe te flow mołdawskie podeszło, ale jednocześnie dużo gorszy występ mieli i dużo gorsze stroje i te dziewczyny inaczej wyglądały, zupełnie gorzej po prostu niż to mieli u siebie na preselekcjach zrobione i to uważam, że to był ich błąd, że zmiana, one, te dziewczyny miały wspaniałe rogi, świetne fryzury, świetne stroje, świetnie wyglądały, tu to było po prostu zrobione dziwacznie i bardzo mi się one tutaj nie podobały. Co do reszty, powiem wam szczerze, ja się cieszę, że Szwecja wygrała, widziałem tam dużo ludzi, którzy są niezadowoleni i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że jest wszystko jak najbardziej w porządku, a teraz poczytamy sobie troszeczkę waszych komentarzy pod filmem, właśnie pod reakcją moją na właśnie preselekcję, żebyśmy wiedzieli co i jak. Czytałam opinię, że od Ukrainy i Izraela mało punktów dostała, a my im po 12 punktów i mamy pretensje. Nawet komentator sugerował Litwie, żeby głosowali na nas, a my na nich. Uważam, że powinno się głosować na wykon, który ci się podoba, a nie, bo musisz, wypada i tak dalej. Ja ogólnie uważam głupotę, że właśnie komentator sugerował, głosujcie na naszą reprezentantkę. W ogóle nie rozumiem, na jakiej zasadzie komentator nie powinien czegoś takiego mówić, bo ja na przykład pierwszy dzień ogólnie tych występów, tak, to ja oglądałem po prostu w Holandii, jak byłem na moim urlopie. No i w tym momencie ja właśnie oglądałem polską wersję i mnie bardzo drażnił ten gościu, który mówił. I to w sumie to chyba był ten gościu, który po prostu był też w jury, jeżeli chodzi o Eurowizję. No ale mniejsza o to. Tak czy inaczej drażnił mnie, bo on właśnie cały czas sugerował coś, cały czas komuś narzucał tak naprawdę, na kogo ma głosować, kto ma komu się podobać i tak dalej, więc dla mnie to jest irytujące, jak Blanka wystąpiła, to właśnie on cały czas podkreślał, że trzeba na naszą reprezentantkę głosować, no nie, trzeba głosować na kogoś, kto wam się podoba, jak się wam podoba Blanka, to proszę bardzo, a jak wam się nie podoba, głosujcie na kogoś, kto wam się podoba. Dla mnie to jest idiotyzm, żeby sugerować co i jak. Mało tego, uważam, że to idiotyczne, żeby na przykład Ukraina wygrała po prostu, albo była wysoko w rankingu tylko i wyłącznie dlatego, że mają tam wojnę. To jest konkurs piosenki, a nie kuźwa jakieś nie wiadomo co, więc dla mnie to jest po prostu totalny idiotyzm, ale wiadomo, że wychodzi na to, że Eurowizja to też jest bardzo polityczna i bardzo mi to nie pasuje, uważam to za niezwykle słabe i niepotrzebne, szczerze mówiąc. Ale mnie wkurwia, że teraz wszyscy w komentarzach pod publikacjami na jej temat piszą, jak wielki progres zrobiła i jak to świetnie nie poradziła sobie z falą hejtu, jakby wszyscy zapomnieli o tym, w jaki sposób się tam znalazła. Ja ogólnie uważam tak samo, bo jakby nie możemy zapomnieć o tym, że ona tam została tak naprawdę wciśnięta na siłę, po znajomościach, po tak naprawdę zapłaceniu tego wszystkiego, więc to nie jest tak, że ona się tam dostała po prostu dlatego, że ma talent, bo ona talentu nie ma. Więc jakby to jest denerwujące i dla mnie też jest to wkurzające. Tu mam jeszcze komentarz. Ja zauważyłam, że Blanka poblokowała wszystkich ludzi krytykujących, zostały tylko pozytywy. Mój brat napisał Blance, że powinno się uczyć od reprezentantki Szwecji i Izraela i nie widać tego komentarza. Wiele pozytywnych to ludzie z jej Warnera i TVP. Znaczy tak, ogólnie tam dużo też podejrzewam tych punktów, co ona tam dostała, to po prostu zapłacone zostało, bo wątpię, żeby aż tak bardzo ludziom się to wszystko podobało, ale też mogę się mylić bardzo. Masakra. Polacie, kto by Polskę najchętniej na ostatnim miejscu widział, zakompleksiony mały człowiek. W Szwecji ani czysto, ani nic specjalnego. Na dodatek śliska sprawa z plagiatem. Polacie, kto by Polskę najchętniej na ostatnim miejscu widział. Najchętniej to tak, z racji tego, że po prostu nie zasługuje nawet, żeby tam być. Więc jakby tak naprawdę, to ja bym wolał jej w ogóle tam nie widzieć. Nic z takim czymś. A przy okazji, zakompleksiony mały człowiek. Owszem, jestem zakompleksiony, ale do tego doszedłem i zaakceptowałem swoje kompleksy. Szwecja ani czysto, ani nic specjalnego. Tu akurat się mylisz. Szwecja była specjalna. Loreen po prostu zmiażdżyła konkurencję. Nawet samo to, nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie, ale nawet wszystkie kraje ją
głównie doceniły, więc to też jest dużo znaczy. Na dodatek śliska sprawia z plagiatem. Plagiatu nie jestem w stanie ci powiedzieć, nie jestem znawcą, a przy okazji wiem, że są takie pogłoski. Możliwe to jest, ja tego nie wykluczam, ale wydaje mi się też, że plagiat, to tak szczerze, to dużo ludzi nazywa wszystko już plagiatem. Każdą piosenkę Eda Sheerana też pozwano o plagiat, a się okazało, że nie i wygrał sprawę. Mniej więcej podobnie jest z komentarzami, że po prostu ludzie też są bardzo niezadowoleni z tego, że Finlandia nie wygrała, czyli te cza-cza-cza. Ja uważam, że Finlandia powinna wygrać, jakby nie patrzeć, nie oszukujmy się, ludzie powinni wybierać to, co jest na Eurowizji, a nie jakieś jury. Nieważne jakie jury, czy przekupione, czy nieprzekupione, my nie jesteśmy w stanie nawet tego powiedzieć, czy to jest przekupione, czy nie. Uważam też, że po prostu kraje się ze sobą też dogadują i dają sobie głupio punkty, nie patrzą na talent i nie patrzą na to, co kto ma, tylko zresztą sami widzicie. Uważam też, że poziom tej Eurowizji jest po prostu cienki w tym roku, bardzo cienki, mało piosenek tak naprawdę mnie porwały, poza Loreen i Mołdawią to tak naprawdę większość mnie nie porwała jakoś niesamowicie i ogólnie to tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Podsumowuję tak, że Eurowizja to dla mnie słaba, ten rok jest po prostu totalnie słaby, do tego jeszcze nie ma sensu nawet liczyć na polską Eurowizję, póki nie zmienią stacji, która to bierze, żeby było bez oszustwa. A jeszcze o Blance stworzę jeden film podsumowujący tego wszystko i powiem wam, co ja o tym wszystkim myślę. Wypunktuję sobie, dlaczego ją nie lubię i tak dalej, dlaczego uważam, że jest skończona, przynajmniej dla mnie osobiście, i uważam, że powinna zostać jej kariera zakończona, no ale to jest tylko moje marzenie. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się miło słuchało i do następnego.